Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy budowanie marki jest sztuką czy nauką, trzeba sięgnąć do powodów, dla których budujemy marki. Zapewne jesteś w stanie wymienić wiele powodów, dla których to robimy, dla których je budujemy. Dla mnie jednak dwa są najważniejsze. Pierwszy z nich to ułatwić klientowi podjęcie decyzji zakupowej. Drugi to wpłynąć na przekonania ludzi. Zacznijmy od pierwszego powodu. Ułatwisz klientowi podjęcie decyzji, jeśli odróżnisz się od konkurencji. Dlaczego odróżnianie jest ważne? No, wyobraź sobie, że jesteś nową firmą i walczysz o klienta. Musisz go zdobyć. W zasadzie to musisz go komuś zabrać. Problem polega w tym, że dzisiaj wszystkie nasze potrzeby są już zaspokojone w taki czy inny sposób. No ale są. Oczywiście twój produkt czy usługa, czy też ty sam możesz się zaspokoić lepiej, mądrzej, szybciej, inaczej niż konkurencja. Często jest to związane z odkrywaniem niszy. Czegoś, co nie istnieje, czegoś, co mogłoby istnieć, ale co jest niedostępne dla naszych zmysłów. My tutaj musimy to wyobrazić, my musimy dostrzec pewną możliwość. Taką umiejętność dostrzegania światów, które nie istnieją, a mogłyby zaistnieć, posiadają chociażby artyści, którzy odważnie kreują nowy świat. W tym sensie budowanie marki jest sztuką. Przejdźmy do drugiego powodu, czyli wpływania na przekonania ludzi. Co myślisz na temat kotów? Albo osób o imieniu Wołodymyr? Lub pierogów ruskich? A może zadaj sobie pytanie, co myślisz na temat motocyklistów, którzy pędzą na motorach, a wiesz, że mają rodzinę i dzieci? Co myślisz na temat? Tutaj możesz wstawić dowolne słowo. Jedno jest pewne. Może ci się wydawać, że inni sądzą to, co ty, ale tak nie jest. Albo w najlepszym przypadku bardzo rzadko tak jest. To, co my myślimy o danej rzeczy, zwierzęciu, osobie, czynności, zależy od tego, jakie mamy przekonania na dany temat. Co więcej, możemy i potrafimy wpływać na to, co ludzie pomyślą, zrobią lub poczują, wtedy, kiedy na przykład coś widzą, coś słyszą lub coś jedzą. Nasza reakcja jest uwarunkowana przekonaniami na temat tego, czym rzeczy są, skąd pochodzą, z czego są wykonane, jaka jest ich ukryta natura, albo też ile kosztują. Teraz budujemy markę po to, aby określona grupa ludzi widziała, myślała, mówiła i czuła na twój temat mniej więcej to samo. I w tym sensie budowanie marki jest nauką, albo budowanie marki opiera się na nauce, a konkretnie psychologii.